Podobno torebek i butów nigdy za wiele. Nawet w takiej małej publikacji. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Tę książeczkę pożyczyłam od Adama. Jak widać, format jest mały, ale grubość zacna. Historia, tematy, czyli na przykład z jakiego tworzywa są dane książki zrobione. I jedyne, co mi osobiście w tej książce przeszkadza, przepraszam was bardzo, ta książka jest uszkodzona trochę, ona ma część ilustracji też wyciętych w tekście, no ale to jest ten egzemplarz. Generalnie, jak ktoś chce się dowiedzieć więcej o torebka vintage, to tu jest naprawdę bardzo duży zbiór. Wracając do tematu, to co mi przeszkadza? Czasami te ilustracje są nie do końca korelowane z tekstem. Czyli mamy tekst o torebkach starszych, tam jest coś nowszego. Ale wszystkie torebeczki macie podpisane, co jest naprawdę świetne. Świetne, bo nie wszystkie książki podpisują ilustracje. Nie do końca wiadomo, co tam na nich jest. I jak tu widzicie, naprawdę, naprawdę bardzo dużo torebek. Tą wersję to jest po niemiecku w sam raz, ale z Google Translatorem da się wszystko przeczytać. Zwłaszcza, że sami zauważyliście, tu nie ma jakiejś dużej ilości tekstów. Jeśli ktoś interesuje się torebkami, to ja mu polecam.